Oczywiście, dziękujemy ci za zrobienie uwufufu. Ziomków matemata też jest na klipie i momaja w chuj, potencjalna kariera. Jeszcze nie słuchałem. 34. Dobra, widzowie, wyciszam donaty, sprawdzamy Dominik Rupiński, kim jestem. Ciekawe, czy maskę zdejmę. Kim jestem? Hej, ciekawe, czy maskę zdejmę. Dobra. Zaraz się dowiecie, kim jest, widzowie. Kim byłbym, gdybym był nagi? Bez tych paru stóp i balenciagi. Nie widziałeś drugiej twarzy. Okej. Widzisz to, co widzieć chcesz, chociaż wcale. Jaki on jest, kurwa, fashionista? Nie znasz mnie. Kim byłbym, gdybym był nagi? Kim bym był, kiedy był nagi? Bym był nagi? Jak się nazywa ten? Exhibicioni... A, nie wiem, kurwa. Z tych paru stóp i Balenciagi. Nie widziałeś drugiej twarzy. Kubo, dziękuję bardzo. To, co mam pytanie, czy Dominik Rupiński oficjalnie wyszedł, jakby wyszedł z szafy, czy nie? Chyba nie, nie? Też, chociaż wcale nie znasz. Tak? Nie, nie wyszedł. Nie. Nie mówił. Tak jak każdy chodzę spać, chociaż... A może z hetero? Może jest, widzowie, nie wiem. To trzeba jego spytać. Ciężko jest mi zasnąć, nawet w moich snach widzę przed oczami światło. O, to w piosence było! Nawet moją koleżanką. Tak, bo... No bo widzowie, bo on ten... Bo on, kurwa... Wywołanego się bawili. No bo zwierdalać z tym, no widzowie. Tak o, chciałem tylko zapytać, bo nie jestem pewien. No... Przecież on był ze Smawem. Ha! Przecież on był ze Smawem, kurwa! No tak! No to co ja pierdolę? Przecież wiadomo, no to git. Spoko, no dobrze dla niego, no. Nie, nie był ze Smawem. To on? Nie, to ktoś inny był chyba. O kurwa. Zjebałem chyba. Nie, z kim on był, kurwa? Z kim był Smaw? Nie, to chyba pomyłka. To nie ten? Aha, kurwa, to przepraszam bardzo. No bo ktoś na czacie napisał. Ktoś na czacie napisał! I ja przeczytałem i myślałem, że to on, a to nie on. Chyba. To kto, kurwa? Nie wiem, dobra, nieważne, widzowie. Nieważne! Dopóki... Słuchajcie, dopóki Dominik Rupiński nie powie, to ucinam wszelkie spekulacje. O niczym nie wiem i ja... I przepraszam bardzo. Przestań, kolego, już. Ja nie mówię o miłości, chociaż też potrafię kochać. Powiedz mi, jak się schować, kiedy tu wszystko jest na pokaz. Mam 23 lata, a zamiast domu mam pałac. Bo tyle życie na dwa. Głupia. Zamiast domu mam pałac. Wynajmowany Dominik Rupiński. Przypominam ci. Jak Hannah Montana, po prostu zapierdalam. Nikt nie wie, co... CO?! Co on powiedział?! Jak Hannah Montana, po prostu zapierdalam. Nikt... Zapomnieli chyba to wycenzurować, kurwa! Ej, oni chyba zapomnieli to wycenzurować! Bo zobacz na niego, on, kurwa, dał tak, że zapomnieli chyba to wycenzurować, stary! Po prostu zapierdala. O kurwa. To mi się tylko z jednym kojarzy, jak te kurwa zjeby z TikToka. Stary, robią tam piosenkę na przykład do Juice WRLDa. Wiesz, lip sync słów, jak jest N-word, to i tak. Ja pierdolę, ne. Nikt nie wie, co mam w planach. Piję szampania, o kurwa. Powiedz mi, kim byłbym, gdybym był nagi. Bez tych par. Nie, ja nie mówię, że mają mówić. Tylko po prostu, kurwa. Wystarczy nie ruszać ustami. Tylko na chuj oni dają. Balenciagi. Nie widziałeś drugiej twarzy. Widzisz to, co widzieć chcesz, chociaż wcale nie znasz mnie. Kim byłbym, gdybym był nagi? Bez tych paru stów i Balenciagi. Nie widziałeś. Aha, nieźle, nosisz Balenciagę, tak? Czyli wspierasz to, co oni wrzucali. No, nieźle, ciekawe.
drugiej twarzy mej. Widzisz to, co widzieć chcesz, chociaż wcale nie znasz mnie. Kim jestem, kiedy prosisz mnie o zdjęcie? Czy wiesz, że jestem taki jak ty? Ta, dobra, Dominik, wiem, że tak nie myślisz, kurwa. Dobrze wiem, że jak podchodzi do ciebie ktoś po zdjęciu, mówisz, ja pierdolę, znowu jakiś biedak, kurwa, mi czas zawraca. A ja w moim pałacu, kurwa. Ta, jesteś taki jak ty, jasne, kurwa, jasne. Dominik, nie uwierzy ci w to. Jestem taki jak ty, uśmiechnę się nawet kiedy nie chcę. Wow, przecież... ale on mówi do ciebie? Nie do nas? Aha. No dobra. Nie wypada mi, mają w dupie jak się czuję, widzą produkt ten. Bylebym poświecił twarzą, potem można iść. Kurwa, ale Dominik nawija, że widzą tylko we mnie produkt. A kurwa, sam tworzy taki content, który sprawia, że ludzie dosłownie widzą, że jest produktem. Wiesz, o co chodzi? Jakby wiesz... Gość się zawsze uśmiecha, gość kurwa nie przeklina, no teraz przeklnął. I później się dziwi, ej, czemu oni mówią, że jestem produktem? Ale jak to? Czemu płacę karę za spełnione sny? Jak detal z ikarem padam na ryj. Kim byłbym, gdybym był nagi? Bez tych paru stów i Balenciagi. Nie widziałeś. Ty na przykład z bomby mówisz, że jesteś produktem Family Friendly, miły dla widzów. No tak, widzowie. Dajcie suba. Z drugiej twarzy mej, widzisz to, co widzisz. Kukę napisał tak. Kurwa, ile to będzie jeszcze trwało. No poczekaj, musimy zobaczyć piosenkę do końca. Nie odzywał się cały numer, ale kurwa. Chcesz, chociaż wcale nie znasz mnie. Kim byłbym, gdybym był nagi? Bez tych paru stów i balen. Chcesz, Kukę, połączyć się na Discordzie i powiedzieć swoją opinię o tej piosence? Siagi. Hejterku jebany? Nie widziałeś drugiej. Czy nie masz jaj? Mej. Widzisz to, co widzieć chcesz, chociaż wcale nie znasz mnie. No ale opinia jest krótka, no to chodź, powiesz ją. Co? Czy nie masz jaj, żeby to powiedzieć? Co? Hejterze z czatu? No widzę, że mi się nie podoba, no to jest kurwa piosenka, która jest no, brzmi jak produkt, nie? O, dzwoni cicho. Halo? Halo. No halo? Halo. No halo, witam. No witam, witam. No jaką masz opinię na temat tej piosenki? Jakie to jest? Ile razy ten refren pierdolony jest? Jeszcze raz powtórzysz? Co? Powtórzysz, bo ścięło cię. Tak, mówię, że to jest kurwa za długie. Ten refren trwa w kółko, ten refren to jest ósemka przewrócona, nieskończoność. No kurwa, już nie dało się tego słuchać. Ale, po prostu. Ale ten numer trwa 2 minuty 42 tylko. No właśnie, a feeling ma taki, jakby trwał 2 42 godziny. Czyli co, nie podobał ci się ten numer? Podobał mi się, ale gdyby był o połowę krótszy. Czyli gdyby trwał 30 sekund. No nie, ale gdyby, nie wiem, to, no, pierwszego refrenu nie było. No. I ostatniego może, to super. W ogóle, jakby ta piosenka nie powstała, to by była najlepsza wtedy. Nie, no nie mów tak. No zajawkę miał ziomek. No zajawkę, robi, zajawkę, no. Zajawkę. Kurwa, jakie długie. Zajawkę. Nie no, mi się nie podoba, nie, ta nuta, bo dla mnie to jest stary nuta taki, kurwa, typowa nuta youtubera, nie, że jak ją puszczasz, tak, to wiesz, no, że to youtuber tutaj... zrobił. Też youtuberów teraz tak produkują, że ma to jakieś brzmienia. Tutaj w ogóle nie ma charyzmy nawet, nie, w głosie. Tutaj nic nie ma. No tak, to prawda. Ale kurwa, znaczy to prawda, ale trochę się poprawiły te piosenki youtuberów, to trzeba przyznać. Może dlatego, że w końcu skminili, że kurwa może trzeba pójść do faktycznie producentów, którzy muzykę robią, a nie do kolegów, tak, kurwa. No i teraz jest dużo takich osób teraz, które to robią, nie? Na przykład? O właśnie, kto u ciebie teraz, kto uważasz, że teraz robi dobre piosenki youtubowe? Ale chodzi ci o grupę, która tworzy no, te piosenki? Nie, w sensie, że... Kurwa, nie, bo to jest zjebane w sumie, bo... Wiesz, o co chodzi, że wykonawca. O kurwa, trudne pytanie. Trudne pytanie, bo ja nie wiem, czy jestem na tyle zorientowany, żeby ci powiedzieć. Słuchałeś nowego Mortalcia? Nie. No to ja na przykład uważam, że Mortalcio, teraz tą piosenkę, co wydał, to jest jedna z lepszych piosenek youtuberskich, jakie słyszałem, tak szczerze.
A to posłucham sobie, sprawdzę to. No. A oprócz tego, no to co, ekipę słuchałem coś tam, jak wydawali tę płytkę. No to to jest bardzo dobrze wyprodukowane. Ten no. Wersów nowy singiel jest dobrze wyprodukowany. A, że te nowe, że te nowe. Tak, no. No, no, no. Bo tamta poprzednia płyta stare, uważam, że wyjebali pieniądze w błoto ze względu na to, że kurwa wzięli na producenta czeku tego, Dona. Od kurwa... A no tak, rzeczywiście. Tak chłopie, tam takie są plastikowe bity, że ja pierdolę, nie? Jak się to posłuchasz teraz po czasie, to ta płyta się strasznie zestarzała, moim zdaniem. Ta ekipy. Możesz mieć rację. SGM Szako, dziękuję za 20 miesiące. Ta płyta się strasznie, kurwa, zestarzała. Jedyny numer, który się nie zestarzał, moim zdaniem, to jest ta Trzykipa. Dlatego, że to, kurwa, Don nie produkował. Ale to która to jest? Trzykipa to jest to który? Jest ten taki numer ich najpopularniejszy. Ten taki, co oni są na statku, kurwa... No, tak, no to zajebiste. To jest dobre, nie? To jest dobre. I to jest jedyny numer, który się nie zestarzał, ale... I Zygzak, no Zygzak też jest okej w miarę. Chociaż uważam, że Zygzak miał o wiele większy potencjał, jakby brzmiał tak, jak ja sobie zażyczyłem, kurwa. Ekspercik pierdolony. Ekspercik, kurwa. No, ekspercik jebany, kurwa. Wielki, kurwa, raperek, kurwa. No. Będziesz grał, kurwa, w Minecrafta w poniedziałek? W poniedziałek nie. Aha, czyli mam cię wyjebać, tak? Z projektu. Czy ja powiedziałem, że masz mnie wyjebać? Czy no ja powiedziałem, kurwa, nie będzie ci na starcie, kurwa? A o której? O 18. No to ja mam studio. O Jezu, nie możesz studio odpalić Minecrafta? Nie, no. Zamiast zrobić jakieś, kurwa, piosenki, człowieku? Obudź się. Synchrof stary będzie na ciebie czekał. No właśnie, wiem. Ja będę chyba w jego drużynie. Tak, będziesz. Przeczytać ci twoją drużynę? Przeczytać ci? No. Cinkrow. Możesz mi wysłać. Cinkrow, Mamon, Remsuła, Kasik, Gruba Mruwa i Nawcia. Opinia? No kurno. Plus. Gówno. Przeczytać to teraz? Tak. Bo ten nie słuchałem jednego. Cinkrow, Kukę, Mamon, Remsuła, Kasik, Gruba Mruwa i Nawcia. Co to jest Gruba Mruwa? To jest dziewczyna Adriano Wangi. Ona jest spoko akurat. Okay. Adrian Wangi jest tam od nas, dobry człowiek. Dobry człowiek. Ale człowieku, masz Remsuła i Mamona w jednej drużynie. No to ja nie wiem, kurwa, to my będziemy bitwy prowadzić prawdopodobnie u nas na bazie, nie? To będzie, kurwa, dobra, a wiesz jaka jest druga drużyna, stary? No. I Samu i Franio. Oni się nie lubią, to ja nie wiem. Nie, no lubią, ale człowieku, że to jest jakieś połączenie, kurwa, z... Nie wiem, co to jest za połączenie, ale no będzie Mozart. Dziwne połączenie. No ale właśnie o to chodzi, żeby były dziwne połączenia. Wiesz? No tak. O to chodzi. Ja myślę, żeby w ogóle Meduskę jeszcze wpierdolić, stary, do drużyny Frania, nie? O, on by zagrał? I Samu. No nie wiem, on, stary, Meduska ma ze mną beef, bo ja nic nie zrobiłem. On myśli, że ja go wyzywam. No myślę, że ja go wyzywam, bo mu widzowie piszą, że go wyzywam. A, no wiem. O to pisali, że Cinkro go wyzywa, że no. Rozjebałby go w klatce i tak dalej. No, straszne, kurwa. No. Trudno. Szkoda. No, ej, chcesz zacząć giga opening w FIFA? Ale co? Kto robi? Ja. Ale stary, mój widzowie nie oglądają FIFA. Oni by usnęli, wiesz? Aha. No. Jezus. No, oni są bardzo wymagający. Ja tutaj, wiesz, rozplanowane, co dzisiaj będę robił, wiesz? Ja wiem, ty, mam. Kurwa, ej... Nie wiem, czy twoi widzowie wiedzą, jak ty jesteś przygotowany do każdej transmisji. O, powiedz im, żeby docenili, no. Pojebane. Poczekaj, bo nie słychać, bo suba ktoś dał, poczekaj. Dziękuję za...